Siema, siema, Taitori! Wczoraj większość youtuberów z Brawl Stars wrzucała wam sneak peeki o Meg. Ja pomyślałem, że nie będę wrzucał zwykłego sneak peeka i mówił wam o niej oczywistych rzeczy, które raczej wiecie, czyli ile ma HP, jak będzie atakowała i te sprawy. Tylko znalazłem dwie mega ważne rzeczy, o których najprawdopodobniej nie wiecie. I po pierwsze, jedna z nich jest taka, która pomoże wam mega trafić tą postać szybciej, więc słuchajcie tego, zaraz wam powiem w tym filmie. A druga rzecz jest taka, która mega pomoże wam wbijać na niej pucharki i w sumie nie tylko na niej, taki mega fajny sposób, głównie właśnie, który dotyczy Meg. Dlatego mordeczki, oglądajcie koniecznie ten film, bo będzie mega ważny i mega ciekawy. Zostawcie łapeczkę w górę, zróbmy tak. Każdy, kto zostawi łapkę w górę pod tym odcinkiem, to zbliży się do wakacji. Każda jedna łapka w górę to jedna sekunda krócej do wakacji. Już mega bym chciał te wakacje, serio, wiem, że jeszcze daleko, ale nie chcę już chodzić do szkoły. Proszę, zostawcie lajkacza, zostawcie też subika na moim kanale, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. I mordeczki, żeby nic nie przegapić, najlepiej z dzwoneczkiem, ja was o wszystkim tutaj z Brawla informuję. W komentarzu napiszcie, ile macie legend w Brawl Stars, to przypnę wam serducho. A ja już nie przedłużam tego wstępu i myślę, że możemy sobie przejść do pierwszej rzeczy. A ona jest dosyć na razie prosta i oczywista, ale chcę wam o tym powiedzieć na początku, bo jest to mega ważne. Jak wiecie, Meg to będzie zatymiarka, która nie będzie do zdobycia w karnecie, co nie? Ale za to, w karnecie, jeśli jeszcze nie odebraliście wszystkich skrzynek, no to możecie zdobyć skrzynki. No i mordeczki, nie otwierajcie generalnie tych skrzynek, dopóki nie ma Meg. Nie wiem, kiedy wrzucę wam ten odcinek, czy ta Meg już wbiła do gry, czy nie, ale jeśli jeszcze nie wbiła, to zbierajcie skrzynki, nie otwierajcie ich przed nią, żebyście później otworzyli je sobie w tym czasie, gdy ona będzie do trafienia, no bo nic nie tracicie, jak chwilę poczekacie, a macie dodatkowo szansę, że traficie jakąś dodatkową postać. To jest bardzo ważne, ziomki, no bo tak jak mówię, no nic nie tracicie, warto się wstrzymać, a nuż wam się uda. Jeśli komuś z tego sposobu mojego uda się trafić Meg, dzięki temu, że odłożyliście skrzynki, nie otwieraliście ich wcześniej, mimo że chcieliście, tylko cierpliwie poczekaliście, no i jeszcze w dodatku trafiliście Meg albo jakiegoś innego zadmiarza dzięki temu, no to dajcie znać w komentarzu, mordeczki, mam nadzieję, że komuś to pomoże. Nawet jak nie traficie, to zawsze i tak nic nie tracicie, no bo i tak byście otworzyli tą skrzynkę i tak, a tak to przynajmniej mieliście okazję, żeby ją trafić. Ja na pewno tak zrobię, myślę, że nawet na jakimś live'iku będziemy otwierać moje skrzyneczki, które mi się udało zbierać, więc bądźcie aktywni, nie wiem, kiedy będzie najbliższy live'ik, ale to zobaczymy. A druga rzecz, mordeczki, jest mega ciekawa. W tle oczywiście wam tutaj cały czas lecą jakieś gameplaye związane z Meg, czyli tym nowym zadymiarzem, ale ten gameplay, który leci teraz w tle, jest taki jakby najważniejszy. Generalnie tyczy się to trybu duo. Tutaj akurat jest na Brawl Ballu, może być też w sumie Brawl Ball, ale głównie ja bym patrzył tutaj na tryb duo. Patrzcie, bierzecie sobie Meg, jedna osoba, ładujecie ulta. Jak wiecie, gdy ma już ona włączonego tego ulta, no to życie Meg cały czas się obniża, cały czas schodzi. Ale jak macie w drużynie jakiegoś zadymiarza, który leczy, czyli przykładowo Poco, Byron albo Pamka, no to wtedy oni też leczą HP tego ulta i wtedy ten ult praktycznie nigdy się nie kończy. Przykładowo jak weźmiecie Byrona, to mordeczki jest mega OP. Róbcie sobie takie duo, Byron najlepiej i do tego ta oto nowa postać Meg. Na tym można wbić tyle pucharków, że to hit, bo wiecie, jak już sobie zrobicie ulta na tej nowej postaci, to praktycznie ona jest nie do pokonania, nikt jej nie pokona. Tylko problemem jest to, że ten ult, wiecie, cały czas zmniejsza jej HP, no i za niedługo się skończy. Ale jak będziecie właśnie mieli jakiegoś lecznika w teamie, no to on was cały czas będzie leczył i ten ult się nie skończy. Rozumiecie, o co chodzi? A wtedy taka Meg potężna, z pełną ilością HP, może sobie nawet na spokojnie poradzić z jakimiś dwoma przeciwnikami, a nie tylko z jednym. Dlatego to jest taka moja porada, mordeczki, mam nadzieję, że wam się przyda. Serio, ja na pewno tak będę grał, jeśli oczywiście trafię Meg i myślę, że szybko będę mógł tak sobie wbić i na niej pucharki i też na tej postaci, która leczy. No bo na niej też oczywiście będą siadały winy, pucharki będą się liczyły razem z Meg. Więc naprawdę gruba opcja, widzowie. Polecam wam tak spróbować, dajcie znać, czy ten sposób wam się podoba. No, więc w sumie w tym odcinku to na tyle. Był on taki krótszy, ale wydaje mi się, że mega ważny. Dlatego zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę się starałem. Wbijajcie na mojego Instagrama Toriety, każdy, kto mnie zaobserwuje na nim, link macie podany w opisie. No to polajkuję wam jakąś foteczkę. Pamiętajcie, żeby jeszcze brać udział w turnieju, który odbędzie się w tą sobotę o 16:30. Pula nagród to 400 zł, jest to turniej w Brawl Stars 1-1 na Rico. Więc jeśli chcecie spróbować, to zapraszam, każdy mój widz może zagrać. Link dam wam w opisie do tego turnieju. Trzeba pobrać aplikację Game TV na sklepie Play czy tam iOSie, no i się zarejestrować. A ja się z wami żegnam, siemaneczko wszystkim, dzięki za wytrwanie do końca, pa pa!